Może się uda, może w miarę szybko uda nam się zrobić tę misję. Dobrze by było. Dobra, to nie jest złe, nie jest złe, nie jest aż takie złe. Fake teleport, dobra. A może być dalej fake teleport, dokładnie. Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj podejmujemy kolejne wyzwanie Chaos Moda, czyli moda, który stara się nas rozwalić w każdym momencie w GTA 5. Spodobał ci się odcinek? Zostaw łapę, suba, komentarz, wpadnij na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Jedyne co musimy w tym momencie zrobić, to dobiec i uruchomić jakąś misję. Co to ma być? Ja pierdzielę. Randomize player clothes. Okej, w takim razie w porządku. Czy mamy jakąś inną misję? Nie, mamy znak zapytania. To jest jedyna misja, którą możemy zacząć i ją właśnie sobie zrobimy, chociaż nie wiem czy musimy. A, to z tą babeczką jest misja. Okej, będziemy jako holowniczy jeździć prawdopodobnie. No i pierwszy crash dzisiejszego dnia. Dobra, w ogóle wiecie co ja odkryłem przed chwilą? Że jest szansa, że na przykład korzystanie z taksówek faktycznie może być takim trochę cheatem. Jeżeli zaczniemy przyzywać sobie taksóweczkę do misji i będziemy potrzebowali bardzo szybko właśnie wrócić gdzieś z daleka pod nasz dom, to jest szansa, że właśnie taką taksówką nam się uda to zrobić, nie? Jest taka szansa, także trzeba będzie pamiętać o tym i korzystać z tego po prostu. Dobra, Gunsmoke, jedziemy. Tym razem mam samochód i mam nadzieję, że tym razem nie wyrzuci nam gry, no bo skraszowało nam grę przed chwilą. Nie mam pojęcia dlaczego. 500 metrów to jest tyle, co musimy zrobić i mam nadzieję, że uda nam się to szybciutko śmignąć, zanim śmignie mnie gra po prostu. Nic zabójczego w tym momencie. Jakby coś wybuchło, to jesteśmy daleko. Detach random wheel, okej, dobra. Bez jednego koła możemy jeździć, super. Gorzej, jeżeli pojazd, którym musimy jechać, też nie ma koła. Nie, na szczęście ma. Dobra, mamy raczej save'a w tym momencie. Wróć do Toni. Proszę bardzo, Tonia. Siema. Siema, wsiadaj. Kurczę, szybciej. Rusz to dupę, no. Rusz dupę, bo tutaj zaraz coś się wydarzy na pewno. Zaraz coś... No dobra, Witness Protection. Jesteśmy w programie ochrony świadków, więc jest okej. Okay. Czy pani Tania tutaj bardzo niemiłe rzeczy rzuca? Cześć, Tania. Dzień dobry. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Stop and stare. Okej. Okay. Zatrzymujemy się, patrzymy, ale chyba powinno ruszyć dalej. Nic chyba nadzwyczajnego innego się nie powinno wydarzyć. Mam nadzieję, że się Tania ruszy. No nie ruszyła się. Myśmy ją ruszyli. Okej, proszę państwa, próba numer 2 do zrobienia tej misji. Zobaczymy, czy tym razem się uda. Dobra, zoom, zoom cam. Okej, to jesteśmy w stanie znieść. To jest nic, to jest nic. Przybliża nam się ekran, oddala. Nie ma problemu, oprócz tego, że można ześwirować, to nic się nie dzieje takiego. O, policja nas będzie ścigać. Super, tego mi brakowało. No, można jakiś epilepsji, mam wrażenie, dostać. Kurczę, pieczone. Musimy policji uciec jeszcze i to jest ten minus. Ale liczę na to, że szybko uciekniemy. Whale Rain. I dlaczego policja nam się jakby zresetowała teraz? Dzień dobry, witam na TikToku. Dzisiaj pokażę wam top 4 najlepsze triki. Jeden z nich jest taki, jak na was płetwal błękitny spada w samochodzie w GTA 5. Witam, witam. Kurczę, i gdzie ja mam jechać? Nie mam pojęcia w tym momencie, gdzie jechać. Widzę tylko, że jedziemy naprzeciwko policji, więc jesteśmy w dupie, nie zrobimy tej misji za szybko. Więc ja bym sobie zresetował tę misję najchętniej w tym momencie, powiem wam. Dawaj, strzelajcie we mnie, strzelajcie. Nie ma sensu po prostu. Okej, kolejne rozpoczęcie misji w GTA na Chaos modzie. Witam wszystkich na TikToku, wersja TikTokowa w tym momencie. Wszystkie samochody są czerwone, a my staramy się zrobić misję i... Dobra, gdzie jest punkt? A, to jesteśmy centralnie na checkpointie dzięki temu, że dostaliśmy teleport to waypoint. Który mamy samochodzik zgarnąć? Ten? Dobra, dobra. Gdzie teraz będziemy jechać? Czekajcie, tu w prawo skręcamy cały czas prosto, a później w lewo. Dobra, łatwo, łatwo. Ej, to był akurat, nie, to był bardzo pomocny, bardzo pomocna rzecz na Chaos modzie. Teleport był świetny. Kompanion brat? Kto to jest kompanion brat? Nie mam pojęcia, co to jest za rzecz w tym momencie. Ale jedziemy na spokojnie, fajnie byłoby zrobić misję. Ja bym był zadowolony dosyć. No i później, wiecie, zapisać grę jeszcze, to jest drugie wyzwanie. Ale jak mamy dwie postacie, to wiecie, jest szansa, że któraś będzie w domu na przykład. Mamy jeszcze płetwala, który tutaj sobie leży. Wieloryb zafajdany. Dobra, dojedźmy, dojedźmy, proszę. Rainbow Weapons. To nic nam nie robi kompletnie chyba. I tutaj zostawiamy samochodzik. Aby zwolnić pojazd. Dobra, na razie Tonia. Dzięki, dzięki. Nara.
I misja zrobiona, proszę, 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 misja zrobiona. Jedna misja zrobiona dosyć szybko. Zajęło nam zrobienie jednej misji tylko 15 minut dzisiaj. Więc fajnie, set random waypoint. No i to nam nic akurat nie robi. Fajnie byłoby stąd po prostu jakoś wrócić. No i dokładnie, fajnie, ja dostałem robotę, bardzo dobrze. Zrobiliśmy robotę, zarobiliśmy pewnie jakąś kaskę i jazda. Wszystko zamieniło się w ogóle na czerwono dzisiaj, nie? Także zobaczymy jak to pójdzie, czy będę rozpoznawał inne kolory, skoro wszystko jest na czerwono. O kurcze, zamieszki, zamieszki. Dobra, to jest typowa Ameryka, to nie powinno być źle, powinniśmy przetrwać. Zamieszki to jest taki tier średni, że tak powiem. Jeżeli chodzi o tę grę, to jest taki średnio problematyczne są zamieszki. Dobra, wiecie co, ja rozpocznę nową misję, bo to mi da zapis gry jakby, taki powiedzmy, że zapis gry. Dobra, mamy misję, super, najwyżej nam się zanuluje już. Dobra, first person, to jest dobre, to mi nic nie robi kompletnie. Porwanie, facet tamten, czy... Dobra, nie będę czytał nawet tego tekstu. Przynajmniej jak z Lamarem chodzę, to nie będę czytał jego kwestii dialogowych, może na polski, co? Okej, bo bym szybko bana wyrwał tutaj. I nie tylko, zapewne. Ale próbujemy to zrobić. 10 razy movement speed, kurczę, Lamar, podnoś się, stary, idziemy. Podążaj za Lamarem, dobra, wchodzimy do samochodu w tym momencie. Jeszcze z czopem. Super, nie ma problemu, ja prowadzę, jak zwykle ja prowadzę. To nie jest żaden problem. Poczekaj na Lamara, Lamar chyba czopa wprowadza, dokładnie, do środka. I teraz powinien wejść, tak? Dobra, super, świetnie. Low pitch, okej, to nic nie zmienia kompletnie. Czemu on strzela? Dobra, ja nie mam pojęcia, dlaczego zaczął strzelać. Nie mam pojęcia, dlaczego on strzela. Przecież nie ma już tych zamieszek. Stary Lamar, nie ma już zamieszek na mieście. Po co ty strzelasz? Mamy 10-krotną szybkość, mamy first person i niski głos. Ale to nic więcej. Dobra, jedziemy. Don't hold backwards. No przecież nie nać... To jest najgorsza rzecz. Simon mówi, to jest najgorsza rzecz, którą możemy trafić na chaos modzie, ponieważ to nie działa nawet. Przecież ja nie zrobiłem tej rzeczy, która była napisana i wiecie, i to po prostu nic się... Nie powinno się nic wydarzyć, o, bo wykonałem to, co chciał Simon, także Simon mówi. No i co teraz? Teraz trzymam to, co Simon mówi. Dobra, i tak możemy sobie tak połazić w sumie. Aha, dobra, wybuchło jednak, jak skończyliśmy. To był jedyny moment, w którym faktycznie zadziałało. O, powiem wam tak, że chwilę jak trzymałem eskę, to faktycznie ten Simon mówi zadziałał. To był pierwszy moment. Bouncy vehicles, dobra, to nie jest problem. Szkoda, że zapis nie jest w samochodzie, byłoby trochę lepiej, tak myślę. Ale powinniśmy wytrzymać. Dobra, dawaj, chodźcie, szybciej. Kurczę, to jest najgorszy moment w starcie tej misji. Dlatego, że tu się może wiele rzeczy wydarzyć, a nie możemy tego przyspieszyć w żaden sposób. I to jest zdecydowanie problem. Press F. Press F. Press F. Press F. Press F. Dobra. Pay respect. A, musimy cały czas F naciskać. Ja pierdzielę. No to niestety powiem wam, że na razie tak będziemy wchodzić i wychodzić z tego samochodu, bo musimy naciskać F cały czas. To jest zabawne w sumie. Dobra, tego jeszcze nie miałem. Okej, okay, Midas Touch. Ale mamy... O nie, mamy strasznie dużo rzeczy. Detonate current vehicle. Dobra, to się chyba nie włączyło jeszcze. O kurczę, czekajcie, bo ja nie wiem, czy Midas Touch... Ej, co się dzieje? Ej, dobra, combo time meta, to jest chyba to, albo bouncy... Dobra, bouncy vehicles to może być jednak to. Nie jest źle, póki lecimy w miarę clone player, okej? Okay? Spawn angry chimp. Spawn jealous Jimmy. Czemu w ogóle tyle dostaliśmy rzeczy nagle? Ty, po 3 rzeczy ja dostaję teraz. Jakby gra stwierdziła, że ej, za łatwo masz, wariacie, utrudnimy ci trochę gierkę. Czy co? Przecież ja dopiero co grę wczytałem tak naprawdę. Virtual reality, dobra, w VR-ze gramy. To takie FPS po prostu. Style. To nie jest problem. Problemem jest cała reszta.
Ej, goście się zamieniają w gotówkę po prostu. O kurczę, ale małpa z tyłu siedzi. I jeszcze Franklin obok jest. Ja pierdzielę. A ja jestem przez Franklin. I pies jest jeszcze. Co jest? Dobra, jedziemy, jedziemy. Portal Guns w ogóle. Okej, okay, wywaliło nas. Zoom, zoom, cam. Dobra, czemu nas wywaliło? Ja nie widzę w tym momencie rzeczy, która miałaby nas wywalić do tyłu. W sensie, mam wrażenie, że w tym momencie się coś zbugowało i dostaliśmy inny efekt niż powinien wlecieć jeszcze. W sensie ten teleport taki do tyłu był dziwny dosyć. Okej, on pipczał, dlatego go tak przyspieszyło, dobra. Powinniśmy jechać w miarę normalnie. Dobra, Lamar przetrwał chyba? O, dobra, Lamar przetrwał, siadaj do samochodu, wariat. No nie, dobra, Lamar, no proszę cię, wejdź do środka. Dobra, proszę państwa, Lamara nie mamy w środku, więc... No to wchodź do środka. Wiecie, najgorsze jest to, że on myśli, że jest w środku. Więc już mamy po tej misji. Dobra, ta misja będzie trudna. Wiecie dlaczego ta misja będzie trudna? Bo jest ten cały wstęp, zanim pójdziemy do Vana. Teleport to top of the Maze Bank Tower. Dzięki gro, i tak dopiero zaczynałem misję. Także nie jest źle. No ten moment jest najgorszy. Musimy po prostu przejść, no najgorzej. To jest jeden z gorszych fragmentów w grze, bo musimy faktycznie przejść ten fragment do Vana, a później jeszcze dojechać do tego miejsca, żeby w ogóle kolejny zapis złapać. To teraz trzeba liczyć, że po prostu nic złego się nie wydarzy. Nie wiem, nie rozwali nas, nie teleportuje nas gdzieś w złe miejsce. Na co ja liczę, grając na tym chaos modzie? Ja nie wiem, ja nie wiem, na co ja liczę. Dobra, a te zombie mogłyby mi zniknąć, bo przez te zombie wszystko będzie wybuchać. To jest największy minus, że zombie wybuchają po prostu. No nic. Jak wjadę, tylko wybuchniemy od razu. Może nie wjedziemy w żadnego zombiaka? Dobra. Dobra, nie wjechaliśmy w zombiaka, te zombiaki wybuchały. Dobra, 2 kilometry, nie jest źle. Explosive combat. Więc mam nadzieję, że się nie będziemy bić. Dobra, wykorzystajmy flying cars na naszą korzyść. I po prostu ruszmy tym samochodem, faktycznie. Patrzcie na to, dobra. To jest git całkiem. Ten flying cars jest super. I już nie jest super. Fake teleport, mogliśmy nie wypadać jednak. Ja pierdzielę. Porzuciłeś furgonetkę, już prawie byliśmy na miejscu. Okej, okay, proszę państwa, udało nam się w końcu dotrzeć do tego fragmentu. Także wracamy teraz do furgonetki. Dzieją się kolejne dziwne rzeczy. Widok na cel, okej, okay. Wszystkie samochody sobie trąbią. Mamy znowu niski głos. Mamy zablokowaną kamerę. Dodatkowo gdzieś tam sobie jakiś szympans po prostu przebywał. A teraz co się wydarzy? Jedziemy za motocyklem, okej. Dobra, wszyscy są niewrażliwi na palnięcie. Nie są niewidzialni, są niewrażliwi na bicie. Na to wychodzi. Dobra, kapslokie możemy włączać super umiejętność Franklina, spoko. Ale my gościa musimy porwać po prostu, więc to nie powinno być aż tak trudne. Tak mi się wydaje. Ghost Town, okej, okay. Wszystko się zamienia w niewrażliwe. Możliwe, że na dotyk. Na palnięcie. Dobra, musimy używać tej super umiejętności Franklina, żeby być w stanie w ogóle się poruszać jakoś po tych drogach. Za gościem na motocyklu. Żeby móc skręcać tak jak on dobrze, nie? Bo on to sobie skręca dlatego, że jest oskryptowany, okej. A my sobie tak nie skręcimy już jak on. Nawet na tych umiejętnościach może być ciężko, jak on nagle robi skręt 90 stopni. Tak jak teraz, okej, okay. On się wywalił. No wywalił się fest, dawaj. O kurczę, to jest ta misja. To jest to, jak szczopem biegniemy. Dobra, żeby tu się zapisała gra, żeby zapisała się gra, to jest najważniejsze. Dawaj czop, łap, gnojka, ja wiem gdzie w teorii powinniśmy go złapać, w którym miejscu. Resurrection Day, po prostu ludzie, którzy padną, wstają jak rozumiem, okej.
Czy może nie powinniśmy zginąć w tej misji? Fajnie by było. Nie mam pojęcia, dlaczego tak laguje. To jest chyba znowu... Kurczę, najemnicy są gdzieś. Dawaj, dawaj Franklin, Boże, ty powinieneś mieć kondycję akurat nie taką bardzo dobrą. Dobra, ale teraz będziemy chopem. Nie jest tak źle, low gravity. Dobra, chop, wyniuchaj go. I teraz tak, otwieramy te drzwi wagonu. Proszę bardzo, czemu mamy 0 HP, by the way? One hit KO, okej, rozumiem dlaczego mamy 0 HP. Już kumam. Dostałem skądś jedną kulkę właśnie i zginęliśmy w tym momencie. Mam nadzieję, że jakoś giga daleko nas nie zawróci. Dobra, na szczęście. Znowu kulka. No dobra. Dobra, wracamy do Franklina. Kurde, to jest strasznie długa misja. W sensie długo będziemy cokolwiek robić, żeby wiecie, żeby sprawdzić te wagony. O, low render distance. Dobra, to akurat nie na plus dla nas. O pierdziele, jeszcze trzy te musimy, aimbot. Dobra, mam nadzieję, że to ja mam aimbota. Jeszcze trzy wagony musimy sprawdzić. Dobra, chop go gryźnie. Chop go tutaj gryźnie, więc ja jestem spokojny, ja nie muszę widzieć, co się tutaj dzieje, bo wiem, co się tutaj stanie. No i dobrze, 1,20 km do zrobienia mamy. Nie wiem tylko, dlaczego nagle zaczęło tak lagować. Jakby coś na chaos modzie nam się włączyło, co sprawiło, że zrobił się problem, powiem wam. Dobra, 900 metrów. Może się uda, może w miarę szybko uda nam się zrobić tę misję. Dobrze by było. Dobra, to nie jest złe, nie jest złe, nie jest aż takie złe. Fake teleport, dobra. A może być dalej fake teleport, dokładnie. Jest fake teleport. Może być fake teleport chyba jeszcze. Dopóki jestem w samochodzie, to nie jest złe, bo ja tym samochodem dam radę prawdopodobnie tak wskoczyć, żeby go nie rozwalić i jechać dalej. Dobra, musiałem odwalić, ale teraz... Kurde, policja mnie będzie ścigać, najgorzej. No dobra, mogłem jednak nie odwalać ballasa. What's happening meta? Okej, wszystko skacze. Czekajcie, explosive combat? A bo teraz się wyświetliły te rzeczy. Czyli my po prostu... jakby działy się rzeczy, ale my nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Okej, czyli to w ten sposób wygląda nawet. To jeszcze inaczej, jumpy props się pojawiło jako pierwsze. Później pojawiło się stop and stare, a teraz explosive combat. No dobra, czyli nie warto się bić w tym momencie, to jest najważniejsze. Dobra, I feel sick, nie jest źle. To po prostu kamera. Naszym celem jest teraz dojechanie i zapisanie gry, powiem tak. To są najważniejsze rzeczy. Będziemy mieli dwie misje zrobione faktycznie w 40 parę minut dzisiaj. Byłoby dobrze. Dobra, nie wybuchło nic obok nas faktycznie blisko. Uratowaliśmy się chyba. Dobra, tutaj się powinna w ogóle taka scenka odpalić, którą raz mieliśmy. Dobra, jeszcze 300 metrów jednak. Jeszcze to nie jest koniec. Jeszcze 300 metrów do zrobienia. Teraz, żeby nic głupiego się nie odwaliło. Nic głupiego. Proszę. Kurde, jedna gwiazdka, to jest głupie właśnie, bo jedna gwiazdka, potrzebujemy czasu, żeby tę gwiazdkę stracić na ten moment. A już byliśmy na znaczniku centralnie. A teraz musimy czekać. Dobra, cała dzielnica się strzela z policją, to nie na mnie powinno to być. Oj, proszę. O nie. O Jezu, fake crash, Boże. Dobra, to był fake crash, jest okej, tylko może nie strzelaj do policji, żeśmy gwiazdki nie dostali znowu. Byłoby dobrze. Proszę, nie strzelaj się z policją. Policja tu przegrała chyba właśnie, starcie z gangiem. Ewentualnie to gang teraz przegrał. Dobra, cutscenka i zapis gry. Oil Trails, jest! Mamy koniec, zapis misji. Świetnie. Koniec misji, jesteśmy uratowani przynajmniej trochę. Teraz jeszcze zapisać grę. To jest nasz kolejny cel. Bo wiecie, jakikolwiek crash, nawet właśnie faktycznie, już myślałem przed chwilą, że będzie crash gry. Ale crash, teleport gdzieś daleko i wiecie, i powtarzamy dojazd do domu. Także byle zapisać grę. Dobra, low render distance, zdążymy zapisać grę, uda nam się. Dzisiaj 45 minut na dwie misje tylko. Bardzo dobrze.
Jakoś nam to idzie. Dobra, proszę państwa, dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.